Bądźmy tego świadomi, że takie zagrożenie jest zawsze. I zawsze musimy działać. Bez względu na to, czy będzie dobrze, źle. Czy będzie spadać deszcz, czy będzie miało, mamy wyjść na takich podpodach. Bo to jest sprawdzian naszego sumienia i naszego patriotyzmu. Bo żołnierze wyklęci nie wybierali, czy pada deszcz, tylko walczyli do końca. Zimą, jesienią, wiosną i latem. Tak samo my mamy obowiązek, bez względu na warunki atmosferyczne, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu prywatnym, zawsze na pierwszym miejscu mieć Boga i Ojczyznę. Szanowni Państwo, tutaj w tym miejscu będziemy starali się, aby również powstał pomnik Romana Dmowskiego, jednego z twórców naszej niepodległości. Bardzo krótko, ponieważ pogoda jest tragiczna, a jeszcze mamy do odwiedzenia inne bardzo ważne miejsca w naszych sercach. Będziemy robić wszystko, aby ten pomnik stanął, aby był kolejnym symbolem naszej wolności, naszej niepodległości oraz naszej narodowej dumy. I w tym miejscu również delegacje Młodzieży Wszechpolskiej Ruchu Narodowego Podlaskiego Komitetu Uczczenia Pamięci Romana Dmowskiego składają kwiaty właśnie pod tablicą. Bo razem wszyscy działamy, razem mamy jeden wspólny cel. Razem budujemy Marsz Niepodległości, Marsz Żołnierzy Wyklętych. Kibice razem działają na Jagiellonii, narodowcy działają na innych płaszczyznach, patrioci, harcerze, grupy rekonstrukcyjne. A wszyscy, mam nadzieję, spotkamy się wspólnie w Wielkiej Polsce. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Czołem Wielkiej Polsce!